Jak opisać 30 lat w Krakowie, kardynała, biskupa, kapłana? Ludzie mówią, że na samym początku rozśpiewał kościół Floriana, że otworzył swe serce na chorych i swoją służbą ofiarną potrafił zmienić wnętrze kościoła w ogromną salę szpitalną. Jak wyjaśnić, że przyciągał młodzież, że wkrótce grupa spora sama nazwała spontanicznie siebie rodzinką wujka Karola? Wyjazdy w góry, spływy na Mazurach, modlitwy dymem osnute, wędrówki, w których ksiądz był przyjacielem, nawet gdy został biskupem. U stóp Wawelu miał teraz pracownię, Kraków oglądał nocami, jak jego kapłan tu na kanoniczej pochyla się nad książkami. Habilitacja z dziedziny etyki, na kulu wykładów setka, a gdy spowiadał w kościele mariackim, to ludzie stali w kolejkach i wciąż pytali, czy jest ksiądz Wojtyła. Aż proboszcz Machaj żartował, czy w tym kościele już nie ma proboszcza, wciąż tylko Wojtyła na Boga. Konsekracji biskupiej, gdy zabrzmiał Veni Creator Spiritus, dobrze wiedział, że Duch Święty pomoże służyć ludziom całe życie. I służył ludziom, walczył o kościoły, gdy było to zakazane, aż doprowadził wreszcie do powstania nowohuckiej arkipany. Bo tylko miłość rodzi pojednanie, mimo uprzedzeń odwiecznych. Dlatego tworzył razem z biskupami list do biskupów niemieckich. A kiedy słynny Sobór Watykański niósł Kościołowi odnowę, Watykan poznał, ile wniósł w to dzieło młody kardynał z Krakowa. Stanie się.